Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy kogoś jeszcze śmieszy syntezator głosu Iwona, ale mnie tak hehehe. Tym bardziej, że w sztabie WOŚP jest już jedna Iwona, ale to nie jest jej głos. Tamta Iwona jest przez W, a ja jestem przez V. Poza tym bardzo tanio to wyszło. W sensie nagrać lektoring do tego filmu przez syntezator zamiast płacić prawdziwym ludziom kilka stów. Kto to widział za gadanie tyle płacić hehehe. Naprawdę w całym filmie będzie taki głos. Przepraszam za to. Mnie to naprawdę bawi. Udanego seansu. PS Michał, wycisz telefon, żeby ci nie dzwonił w trakcie seansu, bo będzie wstyd wielki hehehe. Sasiela, ty się nie śmiej, tylko sam sprawdź, czy wyciszyłeś. Drodzy Państwo, krótki rys historyczny na początek. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z nami od 31 lat. Pomimo upływu czasu jej idea pozostała jednak niezmienna. Chęć pomocy chorym i potrzebującym. Już od pierwszej edycji Polacy aktywnie uczestniczyli w zbiórkach. Szczególnie chętnie angażowała się młodzież, zbierając monety i banknoty do wszystkiego, co mieli pod ręką, kartonów, słoików i plastikowych torek. Wydarzenia sprzed 31 lat dały impuls do corocznego festiwalu dobroczynności, którego skala zwiększa się z roku na rok. Z całą pewnością to, co wydarzyło się przez te trzy dekady, zaskoczyło wielu, w tym inicjatora tego przedsięwzięcia, Jurka Owsiaka. To, co piękne w WOŚP-ie, to fakt, że jego zasięg wykroczył daleko poza największe ośrodki miejskie. Po latach przerwy w 2018 roku zagościł również w Bolesławcu i od tej pory jest stałym punktem w kalendarzu mieszkańców naszego regionu. Teraz zakończymy naszą podróż w czasie i przeniesiemy się z 2018 do 2023 roku. Kto pan tu kameruje? Chodźcie, bo zimno. To był Michał Szwed, wesołek odpowiedzialny za bolesławiecki sztab, który od 6 lat dowodzi grupą ludzi o wielkich sercach. Ten, za drzwiami jest... Pali jest takiego bliska, bo to pan w 15K kręci. Później poznacie również jego elfy, w tym doskonale zbudowanego Marcela. Zaraz będzie na ekranie. Marcel jest najlepszym ustawiaczem pulpitów w telewizorach. Ustawiam pulpit i usuniemy wszystkie ikony. Format ALT, spokojnie, jest też Janek, fotograf, który bardzo sprawnie wchodzi po schodach i ma dwa aparaty. Tutaj zostaniecie napojeni, nakarmieni, możecie się zagrać i w ogóle. Od 11 ruszy wszystko, co jest związane z wydawaniem ciepłego posiłku, czyli kiełbaska, zupa i tego typu rzeczy. Wszystko dla was, dla wolontariuszy, jest darmowe, tak? Żebyśmy mieli jasność. Także za nic nie musicie płacić.
Oprócz tego jest kilka punktów, ale to zaraz, w których dostaniecie kawę, herbatę, pokazując identyfikator wośpowy. Za chwilę dostaniecie pakiety, czyli dostaniecie puszki, identyfikatory. Dostaniecie pakiety startowe, czyli kominy, plecaczki, bułka, woda, tak żebyście to mieli ze sobą. Filarem orkiestry jest młodzież, która od samego początku aktywnie wspiera inicjatywę, będąc na pierwszej linii frontu. Pomimo niskich temperatur, wychodzą na miasto, uśmiechają się i zbierają datki. To już kolejne pokolenie wolontariuszy wychowanych na WOŚP. Często jest to ich pierwsza inicjatywa dobroczynna, nauka empatii. Do 20 staram się wytrwać i zbierać pieniądze. Kiedyś sprzęt z WOŚP-u pomógł mi w szpitalu, więc to w jakiś sposób chciałam się po prostu odwdzięczyć tym samym. Jeszcze tak woli ścisłości, tak jak Michał powiedział, mamy 4 bloki licytacyjne. O, a tutaj jest Krzysiek, który dobrze i dużo gada. Chłop potrafi sprzedać nawet lód w kostkach Eskimosom, dlatego stoi tam, gdzie stoi i współprowadzi licytację. W tym roku sprzedano rekordową ilość leżaków z logiem WOŚP. Ich fenomenu do dzisiaj nie rozumiem, ale szanuję bolesławian, którzy nie szczędzili grosza na to dzieło sztuki użytkowej. Hehehehe. Na scenie Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, Międzynarodowego Centrum Ceramiki goszczą artyści, grupy taneczne, zespoły muzyczne. Niektóre z nich potrafią wystąpić na 2 lub 3 scenach WOŚP w ciągu jednego dnia. To nie festyn, to prawdziwe święto sztuki, nad którym czuwa zbrana ekipa techników scenicznych. Wyglądają na znudzonych, ale w ich sercach buzuje ogień. Ogień, którego nie ugaszą nawet połączone siły Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźniku i PSP z Bolesławca. O, a tutaj Jacek gra na tablecie w Candy Crush. Ma już 5. poziom. Brawo, brawo, brawo. Dzisiaj będę profesjonalnym narciarzem, znaczy ja jestem profesjonalnym narciarzem, ale wszyscy w Zieleńcu i tam na Krynicy Zdrój, bójcie się mnie, bo nadciąga Polska z Bolesławca. Dzięki. Każdego roku bolesławiecki sztab WOŚP jest wspierany przez różne firmy, instytucje i organizacje,
które poświęcają swoje pieniądze i czas na to, aby uatrakcyjnić finały. Organizują liczne atrakcje i imprezy towarzyszące, animacje dla dzieci, przekazują fanty na loterie i robią masę innych rzeczy. W trakcie finału WOŚP czuć jedność, radość i szczodrość. Tworzymy wtedy najlepszą społeczność. Jak co roku jest świetnie, staramy się wszystko sprzedać, więc tylko czekamy na wolontariuszy, którzy będą nam dostarczać towar. A my wszystko, co tylko chcecie. Czym się zajmuję? Właśnie tą kawiarenką. Przygotowuję wszystko, co tylko mogę, jak jestem potrzebna w przygotowaniach, ale tak naprawdę to zawsze ciasto, kawiarenka, kawka, herbatka. Znalazł się wolontariusz, który nam podarował pizzę. I bardzo się cieszymy, może to być pizza, ciasto, mogą nam przynosić jeszcze nawet mięso, wszystko sprzedamy. No dawać. Tutaj operator zarejestrował taką brameczkę, że aż palce lizać. Robert Makłowicz zrobiłby z tej bramki kanapkę i sprzedał na stacjach BP. Jasiu na długiej lufie celuje. Dobry chłop. Kiedyś w technikum smażył autorowi tego filmu placki, bo ten ciągle był głodny. Na krótko wpadamy do banku, bo oni tam są mocno zajęci liczeniem jednogroszówek. Łebscy ludzie, którym nie wolno przeszkadzać, bo się pomylą i trzeba będzie zacząć od nowa. Ludzi z banku się po prostu nie denerwuje. To jest dzwonek, który bardzo lubi bank. A co on robi? Nic. Leży, żeby ich denerwować, nic więcej. W każdym mieście jest taka grupa ludzi, która ma mocno zaburzony rytm życia. Szczególnie mylą im się pory roku. Wejdą tacy do wody zimą i udają, że ich to nie boli. Chociaż trzeba przyznać, że są bardzo weseli, no i na pewno zdrowi. Tylko niestety latem woda nad jeziorem jest dla nich za gorąca. A tam z tyłu nie widać cię. Jak samo poczucie? Proszę opowiadać. Super, super, to jest... Aż się chce żyć. To już piąty rok morsuję. To nie jest pierwszy rok. Ale Andrzej, idę do sauny, bo jeszcze tego. Ja już dzisiaj pobiegałem dla orkiestry godzinę. A ile na pana ty się mogę zapytać? 51 rocznik, to już mam 72 rok. Gratulacje. I maraton Chojnik mam zaliczony już dwa razy. Na zewnątrz jest naprawdę zimno, dlatego wracamy do serca sztabu, czyli do kina Forum. Na scenie występują artyści, wokaliści śpiewają, a wspaniali ochroniarze ochraniają. A teraz, szanowni państwo, seria ujęć bardzo ładnym obiektywem 150 mm. Z daleka, a jednak z bliska widać. Ludzie nie wiedzą, że kręcisz. A jest kręcone. To jest naprawdę bardzo dobry sprzęt. To nie są tanie rzeczy. Aktualnie cena takiego obiektywu to w przeliczeniu około 678 chlebów pszennych. Uśmiech Iwony za 3, 2, 1. Przepraszam, znowu musimy ściszyć muzyczkę. To jest Kuba, naprawdę super chłopak. Są też inni z bolesławieckiego sztabu. Magda, Kasia, Natalia, Patryk, cała ekipa techniczna, bank, firmy zewnętrzne i wielu innych wolontariuszy i wolontariuszek. Nie sposób o wszystkich wspomnieć, za co serdecznie z całego serca przepraszam.
A teraz, szanowni państwo, na ekranie pojawi się taki zlepek ujęć, co zostały montażyście i szkoda było wrzucić. W branży filmowej nie lubimy marnować surówki. Ładna muzyczka w tle i cyk, gotowe. Kilka sekund przedłużony film, a trzeba pamiętać, że za minuty jest płacone kinooperatorowi, także sobie chłop zarobi, hehehehe. Dla sztabu WOŚP każdy finał to ogromny wysiłek fizyczny i psychiczny. Ci ludzie są na nogach i pracują kilkanaście godzin bez przerwy. Niektórym od tego robi się zimno w głowę. Ta praca ma jednak ogromne znaczenie. Wyobraźcie sobie, że sztab 4689 w trakcie 31 finału zebrał rekordowe 232 156 zł i 97 groszy. Łącznie w trakcie 6 lat zebrano niespełna 1 000 000 zł. Czy możecie sobie to wyobrazić? Poproszę o klaski ogromne, najlepiej na stojąco, hehehe. Oklaski dla wszystkich osób, które przyczyniły się do tego miliona. 1 000 000 złotych na pomoc potrzebującym. To jest 55 555 kg arbuzów, albo 1/4 Lamborghini, albo 100 kamer Black Magic Pocket 6K, którymi ten film został nakręcony, albo 4347 kierownic do roweru. Przede wszystkim jest to jednak realna pomoc medyczna dla chorych i potrzebujących. Dziękujemy razy 1 000 000. Jesteście wspaniali.